Cześć, ja jestem Maciej, witam na kanale Akustyka. Dzisiaj porozmawiamy sobie o przewodach głośnikowych, a dokładniej jak podłączyć je do kolumn lub wzmacniacza, tudzież amplitunera. Pokażemy Wam najpopularniejsze wtyczki, jakie możemy do nich zastosować oraz pokażemy sam proces przygotowania przed pierwszym użyciem. Dla wielu temat może wydawać się bardzo prosty, wręcz banalny, natomiast regularnie zdarza nam się spotykać z niewiedzą na ten temat i klienci pytają nas, jak to zrobić dobrze, żeby po prostu nic nie popsuć. Także zapraszam na materiał. Żeby móc w ogóle podłączyć przewód do naszych kolumn i wzmacniacza, musimy oczywiście obrać izolację, żeby dostać się do przewodnika. Najbardziej popularne i też najbardziej ekonomiczne przewody to są takie w takiej przeźroczystej izolacji, w pojedynczej izolacji. Z takimi przewodami na pewno każdy z nas miał styczność. W tym wypadku musimy na pierwszym etapie rozdzielić sobie plus od minusa, dwie żyły po prostu od siebie oddzielić, a następnie przechodzimy do obierania. W tym celu na wysokości około centymetr od końcówki przewodu nacinamy go z każdej strony. Gdy już z każdej strony mamy nacięcie, jednym pewnym ruchem ściągamy izolację z naszego przewodu i oczywiście procedurę powtarzamy na każdej z końcówek. Temat się delikatnie komplikuje, kiedy mamy przewód w podwójnej izolacji. Wtedy w pierwszej kolejności musimy ściągnąć tą zewnętrzną izolację. Robimy to na wysokości około 10-15 cm. To wiele zależy od tego, jak szeroki mamy rozstaw złączy w naszych urządzeniach. I po ściągnięciu tej pierwszej warstwy tak naprawdę dalsza procedura już jest identyczna jak w przypadku przewodów pojedynczej izolacji. Także tu już nic się dodatkowo nie zmienia. Nie musimy jednak pozostawać na gołym przewodzie, możemy na niego założyć tak zwaną biżuterię. Najbardziej popularnym złączem jest złącze bananowe i od niego sobie tutaj rozpoczniemy. W zależności od modelu proces instalacji takiego bananka może się nieco różnić, natomiast z grubsza zasady pozostają takie same. Na początku należy zwrócić uwagę, od której strony ta nakrętka, ta osłonka nachodzi na sam element stykowy. W tym wypadku musimy najpierw osłonkę nałożyć na przewód, a później dopiero instalować sam przewód w naszym elemencie stykowym, że tak to ujmę. Na początku odkręcamy dwie śrubki, aplikujemy do środka przewód, zakręcamy dwie śrubki z powrotem, a następnie nakręcamy naszą osłonkę. No i można powiedzieć, że to aż tyle, więc proces nie jest jakoś skomplikowany i oczywiście powtarzamy go dla każdej ze stron. Ważne, żeby zwrócić uwagę, żeby sama miedź nam nigdzie tutaj nie wystawała. Dążymy do momentu, w którym cały przewodnik, cały przewód jest idealnie schowany w środku, a z zewnątrz wystaje nam tylko i wyłącznie izolacja. Teraz zwróćcie uwagę, o ile szybciej, o ile prościej możemy podłączyć przewód do naszego urządzenia. Tutaj warto zwrócić uwagę o zaślepkach, które bardzo często spotykamy w terminalach, zwłaszcza od strony wzmacniaczy. Także można je łatwo albo podhaczyć jakimś nożykiem, natomiast jeżeli to są tego typu zaślepki jak na materiale, no to zalecamy wykorzystanie dowolnego wkręta do drewna. Jest to dużo prostsze rozwiązanie i pewniejsze. Ostatnim rodzajem złącza, jakie dzisiaj przygotowaliśmy, to jest tak zwane złącze widełkowe. Jest to najmniej popularne z tych wszystkich trzech połączeń, natomiast nie jest ono ani gorsze, ani lepsze. Można powiedzieć, że kwestia preferencji. Sam proces instalacji jest wręcz bliźniaczy do złącza bananowego, także myślę, że po prostu Wam to pokażemy, nie ma tutaj co za wiele komentować. To, co istotne przy widełkach, to fakt, że nie podłączymy tego pod każde możliwe urządzenie. To znaczy należy zwrócić uwagę, w jaki sposób mamy zbudowany nasz terminal, czy to w kolumnie, czy to we wzmacniaczu. Bardzo często się okazuje, że tam, gdzie byśmy chcieli takie widełki podłączyć, po prostu mamy obudowę plastikową dookoła styku, no i nie jesteśmy w stanie po prostu takich widełek tutaj zastosować. No chyba, żeby one były turbo małe, bardzo niewielkich rozmiarów, no ale to wtedy troszeczkę, można powiedzieć, mija się to z celem. Przed zakupem zatem dowolnych końcówek warto sprawdzić kompatybilność z naszym sprzętem, żeby później niemiło się nie zaskoczyć. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję serdecznie za oglądanie. Jeżeli dotrwałeś do tego etapu, przypominam, że jest to nasz ostatni odcinek, pod którym zbieramy pytania do naszego Q&A, także jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące audio lub nie audio, zapraszam w sekcji komentarzy, możecie zadawać pytania. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Oczywiście przypominam o subach, łapkach i tak dalej, ale ile można. Na razie, cześć.